strony Kill Number One, a w dzisiejszym odcinku opowiem o moim czwartym, 30 rangu. To jest Shelly. To jest wielki sukces na moim koncie. Dobra, może zacznę opowiadać, bo znowu nagram to 10 minut i będę usuwał. Tak, zacznijmy może od tego, gdzie to wbiłem. Tak, pamiętam, wy na pewno nie. Pamiętam jak w BNB, tam doskonale oglądałem sobie ten odcinek, też swój zbi, tam powiedziałem, że wbiłem to na trzech mapach przez ciągłe dni, tak? Więc po kolei codziennie wbijałem, tak? Ja również, moja pierwsza mapa, na której wbijałem, to były Ruinsy. To jest mapa, która pewnie się teraz wklei tutaj. Ja będę to montował pewnie spokojnie. Później, albo nie, zacznijmy od tego, o której wbiłem na tych Ruinsach i ile wbiłem na tych Ruinsach. Zacząłem od 800. Tak, 800 pucharków miałem równe oczywiście na szelce. I tak, Ruinsy zacząłem od 19 w piątek. W piątek była właśnie ta mapa. O 19 zacząłem wbijać do nowej mapy. Idealnie do 21 pykło mi 850, czyli 27 rang, którego wcześniej nie miałem, więc cieszyłem się już tym samym faktem. Później przyszła kolejna mapa. Kolejna mapa to był, też wam się wklei, tutaj nazwy nie będę kaleczył, tak od razu wam mówię. Na tej mapie wbiłem 900, tak, ją wbijałem cały dzień, to była sobota oczywiście, dzień na dzień, tak jak mówię, dzień na dzień wbijałem. Więc w sobotę sobie dosyć to dużo pobijałem, wieczorem skończyłem na 900, miałem 924, ale mi się spadło niestety do 900, więc na 900 poszedłem na Skullcracka, który wybił w sobotę o 21 i zacząłem wbijać dopiero w piątek oczywiście, więc zacząłem, nie w piątek, przepraszam, w niedzielę. I zacząłem wbijać w niedzielę od 900, więc 100 pucharków mi brakowało. Skullcrack też jest super mapa, jak wiecie, u mnie jest tak to wbite, że na Skullcracku właśnie wbiłem Gale'a na tysiaka, jak możecie zobaczyć na moim profilu. Tutaj zaraz, tak, miejsca możecie zobaczyć, a zaraz wkleję te prawdziwe, tu mi się dużo spadło. I tak, właśnie Gale'a też wbiłem na Skullcracku. Skończyłem o 20.40 z tysiakiem na koncie. Byłem w Brawl TV jak z każdą postacią, którą wbiłem na tysiaka, ale warto zaznaczyć, bo w tych czasach teraz ciężko być. I tak, zacząłem od tego, że mój bachelor się kończy właśnie na, nie wiadomo, tutaj już byłem blisko. Dobra, tu byłem sobie blisko. Dostałem 8 plus, minus 3, plus 6, plus 1, minus 8, które mega boli na takich pucharkach. Jak widzicie, miałem 990 i już od razu mam 982. Zaczynam plus 1, ok, super, minus 3, niestety tracę, plus 1, plus 8, więc zostaję na 8, na 9, 8, 9 i później mam plus 4. Tu już było mega ładnie, bo brakowało mi 7 pucharków. Później dostałem plus 4 i brakowało mi zaledwie 3 pucharków. I tu już grałem Lesta i niestety mi się nie udało. Dostałem 4 miejsce, to jest oczywiście plus 1. Jak widzicie, byłem bardzo blisko. Niestety mi się nie udało. Później plus 4 otrzymałem. Tutaj widzicie jak tutaj mocni przeciwnicy na początku. Właśnie ten meczik sobie pooglądamy, więc lecimy. To jest mecz o tysiaka, co i wbiłem, mega się cieszyłem. I tak, zestaw SP, gadżetów i gearsy. Tak, gadżet mam ten przyspieszający, tak? To jest ten do przyspieszania. Nie zmieniam, tak jak mówię, mój challenge od 2020 roku, od kwietnia zacząłem go i absolutnie go nie przerwę, nie odbiorę wszystkiego, bo to już jest dla mnie jasne, ale mam tylko 120 nowych rzeczy, ponieważ nie odebrałem, ale nie odebrałem właśnie do szelki, szelkę wbiłem bez odbierania, tak jak wiecie, bi odebrałem wszystko, Gale'a odebrałem wszystko i wbiłem i do Irbisa też odebrałem, tak, bo to był drugi SP. I tak, zestaw SP i gadżetów, czyli gadżet pierwszy. Ja osobiście mówię wam, bierzcie sobie drugi, przecież drugi jest o wiele bardziej OP. Jak widzicie, szczególnie na Skullcracku to też jest mega ważne. SP, grałem plastrem na Ruinsach, tu ta mapa, co wam pokazywałem na początku. Później na kolejnej mapie w sobotę wbijałem też plastrem i w ogóle nie zmieniałem na spowalniającego.
A w tym meczu o Tysiaka grałem spowalniającym. Dlaczego? Nie wbijam na skok kreku na razie z plastrem, ale zauważyłem taktykę na mecz, co nie, którą powinien już dawno zauważyć, dlatego sobie zmieniłem. Oczywiście SP zmieniłem na spowalniający i nie miałem tu 2000 dodatkowych życia. Wiedziałem, że nikt tego nie widzi, więc dla mnie to będzie drugie ułatwienie. A Gears waliłem wszystkie moje punkty, żebym tylko miał 10 level. Ulepszyłem Gears maksymalnie ile mogłem, czyli drugi poziom. Niestety. I po prostu Gears jest mega ważny. Na przykład wiecie, ten góry już 600 kp mniej ode mnie. Od razu go uważam za jakiegoś słabiaka i mogę go zabić na spokojnie. I tak właśnie dużo osób uważa. Tak jak tamten, o widzicie tutaj, bez żadnego Gearsa, bez w ogóle skina. Skin jest mega ważny, bo często patrzą ludzie na takie coś. I teraz tak, tu jest mecz mojego Tysiaka. Tutaj zaraz będzie jeszcze jeden temat poruszę. Bardzo ciekawy. Postanowiłem nagrać jeden odcinek o 40 tysięcy puarków. Ale to zaraz. Tutaj już mała strefa, tu wiadomo, tu już się zacznie dziać. Ty giniesz, chłop zginął, to on tam miał chyba 700 puch na postaci, więc i tak nic warty. Więc jego śmierć była tylko i wyłącznie pozytywna. Tu walę, widzisz, tamtego chłopa spowolniło. Chłop już jest słaby. A ten jakby miał ten gadżet spowalniający, to w tym momencie bym przegrał. No i w tym momencie zaczyna się walka o Tysiaka i mam Tysiaka. Wygrałem 1v1. Jak widzieliście dobrze, to tak. Zacząłem te dwie. Tutaj uderzyłem w tych dwóch, ponieważ ten jakby miał ten drugi gadżet, a pewnie miał, to by mnie pokonał. No i tutaj to już było po prostu łatwo. Warto napomnieć też na to, że 3 tygodnie temu, nie 3, 2 tygodnie temu, no, przepraszam, 30 stycznia wbiłem Gaila na 30 rank. 6 lutego, 6 lutego wbiłem. Czyli to była niedziela, tak? Mówię tu o niedzielach, bo niedziele są mega ważne teraz. Wbiłem 40 tysięcy puarków, widzicie, teraz mam troszkę więcej. I w niedzielę wczorajszą, nie wiem, która dla was to jest, ale to jest 13. 13 lutego, tak? 13 lutego wbiłem szerka na tydzień. Co tydzień w niedzielę coś mamy. A w tym momencie sprawdźmy, co tam napisał Michu. Bardzo mnie to ciekawi. O! Dużo ma do pozdrowienia moich widzów, bo naprawdę mam ich masę. No i tyle w temacie. Tysiak wbity, bardzo ładnym stylem. Ja w coś totalnie nie wierzałem. Wbijałem po prostu tak. W ogóle nie wierzyłem w to, że może mi się to udać do samego końca. Gdy miałem Lesta, nawet nie wierzyłem. I do dzisiaj do mnie nadal nie dociera, że wbiłem Tysiaka. Mimo, że już trochę tam się uruchamiam, że o fajnie, wbiłeś Tysiaka i faktycznie to zrobiłem. Bardzo się cieszę. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Może z kolejnym sukcesem na moim koncie. A ja was żegnam. Miłego popołudnia, bądź wieczoru. Pa.